Dzisiaj zapraszamy na relację z benefisu Ryszarda Tarnowskiego, który odbył się w domku Kata pod hasłem Próba prawie generalna, a także do odwiedzenia Mediateki w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej prezentującej obecnie pracę Dariusza Kozłowskiego, tworzącego pod pseudonimem Ghostwalk. Kolejną wystawę promującą młodego artystę z naszego regionu otwarto w marcu w Mediatece Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Tym razem jest to kilkanaście prac malarskich, które wyszły spod ręki Ghostwalka, czyli Dariusza Kozłowskiego. Ghostwalk od kilkunastu lat maluje głównie akrylową farbą w sprayu, łącząc ją z wodną smugą, zazwyczaj na dużych formatach. Jak sam mówi, małe formy nie pozwalają mu uwolnić się w pełni. Do tworzenia swoich prac używa najczęściej materiałów z odzysku. Są to sklejki, drewno z mebli, płyty pilśniowe, stare banery reklamowe. Inspiruję się z sztuką uliczną, alternatywną. Jest to miks z abstraktu razem z surrealizmem oraz realizmem. Głównie są to inspiracje zaczerpnięte ze starych budynków, czyli to są korozje. W tych budynkach znajduję po prostu rzeczy, które są, jakby to powiedzieć, podstawą tych prac. To w momencie, kiedy emocje zaczynają narastać, to zaczynam po prostu tworzyć i w magiczny sposób nagle pojawiają się obrazy. Wystawę można oglądać do 16 kwietnia. Próba prawie generalna to tytuł spektaklu, jaki aktorzy Teatru Propozycji Dialog przygotowali z okazji 25-lecia pracy Ryszarda Tarnowskiego w Koszalińskiej Radzie Miejskiej. Przewodniczący Komisji Kultury żegna się tym samym z działalnością w Radzie, nie kandyduje w nadchodzących wyborach. Kończę swoją działalność samorządową po 25 latach, a więc jest to taki moment dla mnie bardzo uroczysty i jednocześnie wzruszający, bo zostawia się za sobą kawał życia społecznego. Będę zawsze chyba te lata miło wspominał, bo trochę jest i w tym moje zasługi, że Koszalin jest takim pięknym miastem, jakim dzisiaj go oceniają mieszkańcy. Myślę, że moje początki samorządności były rzeczywiście takie troszeczkę inne niż teraz. Byli inni ludzie. Może w tych pierwszych latach mojej pracy samorządowej było więcej takiej troski o to miasto. Wtedy tworzyliśmy właściwie zręby samorządności. Powstawały chyba firmy, spółki komunalne tutaj. I ten okres zaliczam do takich najbardziej udanych tutaj. Teraz troszeczkę to się zmieniło. Inni są samorządowcy, może więcej tej polityki jest, wzajemnych niesnasek tej, a myślę, że samorząd zawsze powinien być takim zwartym kolektywem, dla którego zawsze naczelnym zadaniem winno być dobro tego miasta. Życie to jest teatr. Ciągle mówisz, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko jedna gra.
przy otwartych czy zamkniętych drzwiach. To jest gra. Życie to nie teatr. Ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie tym straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie. Blednie nawet sama śmierć. Ty i ja. Teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę znosisz ulgi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle. Bo to teatr jest. Ja duszę na ramieniu ciągle mam. Cała zbudowana jestem z ran. Lecz kaleką nie jestem ja, tylko ty. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieprzystępna atmosfera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną potem się. No i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera, wódki dwie wypiję. Potem cicho się pozbieram, wyjdę na ulicę. Przy fontannie zmoczę łeb, wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brzmi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu mam. Cała jestem zbudowana z ran. Lecz śmieje się, to w krąg śmieje się cały świat. Ja duszę na ramieniu ciągle mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz gdy śmieje się, to w krąg się śmieje cały świat. No i jak? Może być? Jeszcze nad tym popracujemy. A, ale to jest bardzo dobre. Bardzo dobre. Tak jak trzeba. Usta góra zawsze pięknie brzmi. Dobrze, dobrze. Pomyślimy, zadzwonimy. Trudno jest wyrazić wdzięczność spektaklem, piosenką. Zrobiliśmy takie tajne posiedzenie i stwierdziliśmy, że no wszyscy dialogowcy chcą wystąpić. Na scenie będzie dzisiaj 17 osób. Musieliśmy to jakoś pogodzić, więc wymyśliliśmy próbę prawie generalną, czyli każdy z aktorów przedstawia coś, co ewentualnie podczas spotkania z Ryszardem będziemy prezentować. Czyli zachowujemy się tak, jakby nie było widowni, a my się przygotowujemy do spektaklu. Z tego powodu można było tu wpleść kilka żartów, kilka śmiesznych sytuacji, które no, w dialogu się nie wydarzają. Nie wiem, zobaczymy, ale wiem jedno. Ryszard lubi piosenki. Myślę o Jaśminie. Ona się sprawdzi. Jaśminko, zapraszamy na scenę. Biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, pracę tak, jakby się chwilą stawał rok, jak gdyby świat wymykał mi się z rąk. To co ma najpiękniejszych lat.
Tak się złożyło, że przez prawie 15 lat, czyli przez 3 kadencje, zajmowałem się kulturą, koszalińską kulturą. Byłem przewodniczącym komisji. Oprócz tego działałem nieprzerwanie w innej komisji, komisji komunalnej. Kultura w Koszalinie, powiedziałbym tak lapidarnie, ma się dobrze. Wtedy, w tych początkowych latach, i nasze obiekty kultury chyba były w takiej słabej kondycji fizycznej. No, jak przypominacie sobie Państwo, powstała nowa filharmonia, wyremontowany został gruntownie chyba teatr, muzeum. Powstawały chyba zupełnie inne programy i dzisiaj możemy chyba, to jest i też troszeczkę moja zasługa, z dumą powiedzieć, że Koszalin, biorąc pod uwagę nasz potencjał ludnościowy, chyba to, że jest 100-tysięcznym miastem, należy chyba do przodujących miast, jeśli chodzi chyba o rozwój kultury. Chyba. Koszalin tą kulturą żyje chyba. I to widać choćby po działalności takiego przybytku kultury, jakim jest domek Kata. Ty przychodzisz jak noc majowa. Biała noc, noc uśpiona w jaśminie. I jaśminem pachną twoje słowa i księżycem sen srebrny płynie. Płyniesz cicha przez noce bezsenne. Cichą nocą tak liście szeleszczą. Szepczesz sny, szepczesz słowa tajemne w słowach cichych, skąpana jak w deszczu. To za mało. Za mało, za mało twoje słowa tumanią i kłamią. Piersiom żywych daj oddech zapału, wiew szeroki i skrzydła do ramion. Nam te słowa ciche nie starczą, marne słowa i błahe i zimne. Ty masz werbel nam zagrać do marszu, smagać słowem, bić pieśnią, wznieść hymnem. Jest gdzieś radość ludzka, zwyczajna. Jest gdzieś jasne i piękne życie. Powszedniego chleba słów daj nam i stań przy nas i rozkaż bicie. Niepotrzebne nam białe westalki, noc nie zdławi świętego ognia, bądź jak sztandar rozwiany wśród walki, bądź jak w wichrze wzniesiona pochodnia. Odmień. Odmień nam słowa na wargach, naucz śpiewać płomienniej i prościej. Niech nas miłość ogromna potarga, więcej bólu i więcej radości. Jeśli w pieśni potrzebna ci harfa, jeśli harfa ma zakląć pioruny, rozkaż żyły na struny wyszarpać i naciągać i trącać jak struny. Trzeba pieśnią bić aż do śmierci, trzeba głuszyć w ciemnościach syk węży. Jest gdzieś życie piękniejsze od wierszy i jest miłość. I ona zwycięży. W ten czas daj nam poezjo najprostsze ze słów prostych
i z cichych najcichsze, a umarłych wieczności rozpostrzyj, jak chorągwie podarte na wichrze. Zostałem zaproszony przez panią dyrektor Balet Rybocką, by właśnie swoją obecnością uświetnić to zakończenie mojej kariery. Było mi z tego powodu bardzo miło. A z Domkiem Kata związany jestem od w zasadzie wielu, wielu lat, od początku chyba. Zmieniali się dyrektorzy. Byli to zawsze ludzie, dla których kultura była taką fascynującą dziedziną wiedzy. Dzisiaj cieszę się, że ten teatr, gdy rządy, że tak powiem, objęła się Bala Trybocka, tętni życiem. Jest tu ogromnie dużo młodych ludzi, adeptów sztuki aktorskiej, jest mnóstwo różnych spektakli i cieszę się, że mogę być jednym z widzów tego pięknego teatru. To jest taki następny przybytek naszej kultury, więc to zresztą widać po repertuarze tego teatru, że trafia ze swoim repertuarem do widzów. Zbliżający się Międzynarodowy Dzień Teatru, dialog uczci kolejną premierą. Najnowszy spektakl tego teatru nosi tytuł Życie jest jak musztarda. Będzie to monodram Barbary Patyńskiej na podstawie książki Violetty Ozminkowskiej o Marii Czubaszek.